Romana Warszewskiego znam od czasu, kiedy miał lat 16 i napisał do mnie list, że chce rozszyfrować pismo rongo rongo. Zaproponował mi wspólną podróż do Wilka Bamby, ostatniej stolicy Inków, gdzie 41 lat wcześniej byłam jako pierwsza Polka z moim mężem Tonim Halikiem. Powstała książka, podróż przez moje życie. Mam nadzieję, że ta książka państwa nie zawiedzie.